stopy w górę. Ti tamu di mu daj. Publika dziś baluje. Ti tamu di mu daj. Bo tutaj nic nie boli. Ti tamu di mu daj. Się w tańcu nie pieruj. Ti tamu di mu daj. Witajcie Warszawa! Więcej do góry pop! Kreszczemy! Raz, dwa, trzy! Miła atmosfera była, było czystą moc. Reagowali na nasze słowa, tak, super, i śpiewali z nami. Po prostu dalej. Bawili się świetnie. Tak, bawią się super. Jest mega, mega moc tutaj między nimi, naprawdę, jest super. Disco Polo, jesteśmy jedynym zespołem, gdzie są trzy dziewczyny, także już to na pewno nas wyróżnia w jakiś sposób. Wszyscy panu wiemy, chcemy radzić, co czuję. Lecz brakuje mi słów, lecz brakuje mi słów. Ci za wszystko dziękuję. Ja zawsze będę twój i wszyscy kraszą głowy. Cieszymy się, że publiczny śpiewa nasze piosenki. Cieszymy się, że przychodzi na nasze koncerty, a więc dla nas to jest największa zapłata, naprawdę, super. A jak to robimy? Ojej, ciężko powiedzieć. Po prostu wchodzimy i jak widzimy, tak, jak widzimy taką wspaniałą publiczność, to już po prostu... Znaczy, inaczej, trzeba być sobą. Po prostu trzeba być sobą, robić swoje i już, i będzie dobrze. Uwaga, uwaga! Jeszcze wyżej! Na pewno będą nowości już niebawem. Możemy tak, taką naszą tajemnicę teraz zdradzić, że już trzy właśnie mamy, no praktycznie gotowe, teraz je tak naprawdę dopieszczamy. Tak. Nie ukrywam, że jest spór w rodzinie, którą wydamy pierwszą. Chciałabym spać z tobą i kołysać się lawiną pod całunką. W ogóle lubimy, kochamy grać w Warszawie. Od Warszawy tak naprawdę nasza przygoda się rozpoczęła i nie zapomnę takiego pierwszego koncertu wielkiego, gdzie zagraliśmy właśnie w Warszawie, w pewnym z klubów, gdzie pierwszy raz usłyszeliśmy, jak publiczność śpiewa Niewiarę razem z nami. To nie ukrywam, że łzy szczęścia się pojawiły wtedy. Lewa w górę, prawa w górę, wszyscy gracz to. Tak naprawdę to nie wolno zaskakiwać publiczności, bo publiczność przychodzi na znane, stare, dobre piosenki, które pokochała, które sobie podśpiewuje i chce je dzisiaj usłyszeć. Także takie eksperymenty i zabiegi kosmetyczne, rzekłbym, gdy się zaskakuje widza, słuchacza, to nie są wcale do końca dobre. Tutaj się lepiej wyjść, tu się lepiej wychodzi i gra standardy, na które oni czekają. Każdą chwilę cień, bo wie. Takich nie było, to patrz w oczy jej i wyznaj, że czujesz miłość. Życie to są chwile, tak ułomne jak motyle, a zegar daje znak, nie zatrzymam, to mi nie. Tutaj w Warszawie mamy bardzo fajną publiczność, bardzo, bardzo fajną, wielu naszych fanów, no zresztą było widać, tak? Znają nasze piosenki, śpiewają razem z nami, no to jest takie magiczne miejsce. Serdecznie. Czy możesz nam zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, co z twoją nową książką? Z książką o tobie przede wszystkim. Znaczy, no piszemy. Jesteśmy właśnie na etapie pisania. I nie zdradzisz nam żadnego szczegółu rąbka, nie uchylisz żadnego rąbka tajemnicy. Na razie przypominamy sobie wszystkie, że tak powiem, wątki, które się wydarzyły przez 48 lat mojego życia, tak? Bo praktycznie od samego początku, tak,
cała moja kariera, jak zacząłem grać na gitarze w wieku, nie pamiętam dokładnie, 8, 9 czy 10 lat, aż do dnia dzisiejszego. I to wszystko będzie fajnie opisane, na pewno fani się dowiedzą o takich rzeczach, o których nie można na co dzień przeczytać na Facebooku i tak dalej. Myślę, że będzie coś ciekawego. Aż ty jesteś przepiękna, taka niedostępna. Proszę wskazuję, powiedz mi, spełnisz kiedyś moje sny. Bardzo dziękuję warszawskiej publiczności, która przyszła na ten koncert do Torwaru. Między innymi go oklaskiwała zespół Boys. Więc uwaga, rockie kury! I uwaga, próbujemy, Torwar! On jest bogaty, a nie ma na kwiaty. Traktuje cię przedmiotowo. Do nieba znam schody, ma duże dochody. Stać nie byłbyś tylko z tobą. Do nieba znam schody, mam duże.